Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie słuchaczy cyklu Lean po polsku. To jest cykl nagrań, w którym mówimy o motywacji, w którym mówimy o nowoczesnych technikach zarządzania przedsiębiorstwem, ale także technikach wyszczuplania. Niektórym by się to przydało. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale nie mojemu gościowi, bo mój gość to jest prawdziwy specjalista z branży. To jest doktor Wojciech Kowalewski, prezes zarządu Instytutu Rozwoju Złote Jabłko z Wrocławia. Witam serdecznie. Mieszkałem we Wrocławiu kilkanaście lat, fajnie było. Piękne miasto. Miasto spotkań. Miasto i tęsknię. Miasto młodych, radosnych ludzi. A ja ostatnio skupiałem się na wielu tematach powiązanych właśnie z tym, co wy robicie na co dzień, czyli właśnie coaching, mentoring, szkolenia, rozwój osobisty. Rozmawiałem z moimi rozmówcami na tematy motywacji, to co nas motywuje w życiu, to co jest w życiu dobre. Ale dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać o pasji, bo pasja to jest coś, co nas nakręca, prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej. No ja zebrałem troszeczkę takich ciekawych nawet wersetów na ten temat, które gdzieś w literaturze występują. Życie z pasją. Czytałem Santorskiego, on mówił właśnie o tym w książce Dobre Życie, że pasja jest czymś, co nakręca, czymś, co napędza człowieka. Ale co jest bardzo ciekawe, jeśli mamy podchodzić też w ujęciu zawodowym, większość ludzi w jakiś sposób bawi się pasją po godzinach, marzy o tym, aby oddać się pasji. Natomiast Santorski mówi, człowieku, przede wszystkim zlokalizuj, co jest twoją pasją, a następnie podążaj za tym w życiu zawodowym. Dokładnie tak. Zgadzam się w tym w zupełności. Zig Ziglar, który jest takim guru tutaj, jeśli chodzi o kwestie motywacji, mówi o tym, że pasja stanowi pewien fundament takiego spełnienia. I to, kiedy mówimy o pasji, to nie mówimy tylko o jakimś hobby. Tak? To jest stereotyp myślenia. Ja, mówiąc o pasji, mam na myśli ten wymiar przeniesienia tego, co najważniejsze dla mnie, to, co mnie kręci, te wartości, te rzeczy, które mnie kręcą, na to, aby też realizować wyższe cele związane z pracą, związane z zaangażowaniem innych, związane z motywowaniem. Też tutaj i realizacją konkretnych projektów. Także pasja to nie jest hobby. Pasja to jest życie. Pasja popycha do działania, rozwijając inicjatywę. Dokładnie tak. Inicjatywę w różnych aspektach. Tu nie chodzi tylko o ten aspekt, który my myślimy, może, że taka pasja to jest zbieranie znaczków na przykład, siedzenie nad stołem wieczorem, ale to może być poprzez pasję rozwój zawodowy, prawda? Poprzez pasję rozwój osobisty. Zresztą ja to traktuję holistycznie niejako. Nie chciałbym tego rozdzielać. Bo jeżeli będziemy rozdzielać rozwój zawodowy z rozwojem osobistym, będziemy time watchersami. Będziemy stali w naszej firmie i patrzyli się na zegarek, kiedy ta 16. Dokładnie tak, a nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Zbyt wielu ludzi funkcjonuje właśnie w takim kociołku. Tak. Brakuje im tej motywacji właśnie dlatego, że często nie są gotowi pójść za głosem swojej pasji. Instytut Rozwoju Złote Jabłko powstał właśnie jako rezultat pójścia za pasją. Twojego pójścia za pasją. Mojego pójścia za pasją. Ja musiałem dokonać w pewnym momencie wyborów. Po 11 latach angażowania się w karierę akademicką, czysto akademicką, w wymiarze tutaj różnego rodzaju działań, pojawił się ten element coachingu, mentoringu i pracy z ludźmi. I w strukturze, w której pracowałem wcześniej, nie byłem do końca w stanie realizować celów, które i tej pasji, która jest we mnie. I stąd powstał właśnie ten Instytut Rozwoju Złote Jabłko. Po to, aby wspierać innych w rozwoju. To jest moją pasją. Ja uwielbiam patrzeć na wydobywanie potencjału z innych, i to, jak mogą oni właśnie przełamywać różnego rodzaju bariery po to, aby osiągać cele. Uwierzyć w siebie, w swoje zasoby
I dzięki temu, że pasja nas nakręca, można iść do przodu i zdobywać szczyty. Ja pamiętam, jeśli ja mogę, bo ty mówisz o pasji związanej z Instytutem Złote Jabłko, moją pasją jest dźwięk, od lat studiowałem to we Wrocławiu właśnie. Od ładnych kilku lat tworzę takie nagrania i są coraz lepsze, ja to widzę po sobie. Co mi daje pasja? Powoduje, że nawet gdy jestem bardzo, bardzo zmęczony, ale mówię o moich nagraniach, robię moje nagrania, wracają mi siły. Jak to jest w twoim przypadku? Zachęćmy słuchaczy do tego, żeby odnajdowali tą pasję w sobie. Dokładnie. Szukali jej, bo co to da w efekcie? Co ci to daje? Że robisz to, co lubisz? Pasja jest źródłem satysfakcji i spełnienia. Jeśli jest połączona z celami życiowymi, z wartościami i z motywacją, to pasja prowadzi do działania. Nie mówimy tutaj o pasji jako o dalekim marzeniu, ale mówimy o... jest taka definicja wizji. Jest to obraz przyszłości, który rozpala pasję. I dla mnie osobiście to polega na tym, że ja jestem gotowy przełamywać pewne bariery w sobie, podejmować ryzyko, inicjatywę, aby dążyć do osiągania celów, które są zgodne z realizacją tej pasji, którą odczuwam. I powiem ci, że to prowadzi do głębokiego spełnienia w życiu. To prowadzi też do tego, to daje siłę do pokonywania różnego rodzaju przeciwności. Właśnie uchwycenie się pasji, uchwycenie się pewnego celu, do którego zdążasz i jesteś świadomy tych kroków i poświęcenia, które to wymaga, naprawdę jest niezwykle uwalniające. I powiedzmy sobie szczerze, życie z pasją wymaga pewnego poświęcenia. Nie ma pasji za darmo. Tu trzeba właśnie się poddać pewnej pasji, być gotowym na poświęcenie siły, środków, zasobów. Ale kiedy zaczynasz łączyć te elementy, to jest tak, jakby pewne puzzle zaczęły się układać w jedną całość. I są to puzzle, które tak naprawdę pasja staje się oliwą dla ognia możliwości. To jest taki efekt wow. Ja pamiętam, że kiedyś po nagraniu, którego dokonałem z kimś ważnym, byłem tak szczęśliwy, że nie umiałem zasnąć. Zresztą nie chciało mi się spać, bo chciałem działać dalej, prawda? To jest fantastyczny efekt, który myślę, że każdy pasjonat doświadczył. Zachęcamy tutaj w naszych nagraniach do tego, żeby odnaleźć swoją pasję, zidentyfikować ją i podążać za nią, spróbować włączyć ją w swoje życie zawodowe po to, żeby w ten sposób zarabiać pieniądze. Dokładnie tak. I jest nawet taka zasada, jeśli wystarczająco długo będziesz podążał i za swoją pasją i robił to na tyle dobrze, że ludzie wokół ciebie zaczną to dostrzegać, to wkrótce to również przełoży się na pieniądze i na wymiar też taki profesjonalno-zawodowy. Moja przyjaciółka, która występowała w cyklu tych nagrań, właśnie Lin po polsku, to jest Natalia Janiczak-Liput z General Motors z zakładu w Gliwicach, mówi: motywowanie pracowników, praca z pracownikami to jest moja pasja. Dążyłam do tego, chciałam, doszłam i jestem spełniona i szczęśliwa. I to jest to. I to jest to. Dokładnie. Zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby poprosili mnie o udostępnienie tych innych nagrań, na przykład o motywacji, o komunikacji, czy też o lean managementie w praktyce. Chciałbym jeszcze zareklamować Instytut Rozwoju Złote Jabłko, bo jeśli ktoś zwróciłby się do ciebie z taką potrzebą coachingu indywidualnego na przykład, jest to możliwe, prawda? We Wrocławiu? Oczywiście. Właściwie coaching... Możemy przez Skype też to robić. Coaching nie jest ograniczony do jednego miejsca. Ja w tej chwili prowadzę coaching indywidualny, szczególnie jeśli chodzi o leadership coaching na poziomie przywództwa, budowania zespołów. Są różne wymiary coachingu, także osiągania celów strategicznych. To serdecznie, serdecznie zachęcam. Można się ze mną skontaktować poprzez naszą stronę Instytutu.
Mój e-mail to jest wojtek@złotejabłko.pl. Tak właśnie, kiedy wpiszemy w Google bez polskich znaków diakrytycznych Złote Jabłko, Instytut, jeszcze do tego dodamy, wyskoczy piękna strona internetowa, ja obserwowałem, a tobie chciałbym podziękować za tą rozmowę. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze o czymś porozmawiamy. Jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.